Mamma mia, quando schifo. Myślę, że można by było jeszcze przez te 6 minut pójść pełną ofensywą. O Jezus Maria, postrzelony Lewandowski na stadionie. Alright, put your hands up. We fly so high, we fly so high. Alright, let me take a break. Put your hands up. Are you ready? Polsko, biało-czerwoni. Cześć, witajcie, z tej strony Mafia Solec i mordeczki, witam was bardzo serdecznie w FIFA 18. Ze mną Mr. Adamo 15. Witam serdecznie. Witam bardzo witam serdecznie, państwa. Witam państwa. Na zabawie pozwólcie, że się przedstawię. Polska reprezentacja i reprezentacja Urugwaju, czyli jak pewnie się mordeczki domyślacie, jest to mecz. Dzisiaj akurat tak przypada, że mamy 10 listopada, przed 11 listopada i jeszcze nie widzę żadnej flagi. Też dlatego... Możecie zobaczyć nasze zespoły, nie wiemy jakie składy do końca wystąpią, ale z racji tego, że Adaś ma Suareza i Cavaniego, a z tyłu Godina i Gimeneza, więc pomyślałem, że umie Milik mógłby też wystąpić. Przypuśćmy, że wraca po kontuzji, tak? Także zagramy w najlepszych możliwych polskich składach, no zbytnio ławki rezerwowej Polska nie ma, nie posiada. Tak samo jak i Urugwaj. No właśnie, nie. Dlatego będziemy musieli zagrać bardzo dobrze pierwszymi składami. Naciskamy graj, jakiś mamy... mały trening, o, proszę bardzo, jakie, o, możesz ty mój. O Boże, nie, co. O, co, nie ma bramki? Nie jestem punktu żadnych. Aha. Dobra, mniejsza z tym, nie będziemy się rozgrzewać, to już to będzie fajne, na przed meczem. Tak ole, weszło nam światło pięknie na stadion, gdzie? No. Światło na stadiony. Niestety, no, polskiego stadionu narodowego nie ma, ale mamy bardzo podobne. Polska, ale jest wszędzie Polsko do Polska, dookoła są szaliki. Jest Spakowski, Laskowski, jest. Ale mamy ich wyciszonych chyba, nie? Mam nadzieję, że się nie podgłosili. Szaliczek do tyłu. Ogólnie mordeczki, będę sobie na tym meczu. Jedno z moich marzeń, jeśli chodzi o piłkę nożną, się wreszcie spełni. Chciałem zawsze jechać na mecz reprezentacji. Fajnie, jakby udało się, żeby Lewy zagrał i no, większość składu z tej aktywnej reprezentacji, która zawsze gra, będzie, także mnie to cieszy. Prawdopodobnie zobaczymy Cavaniego właśnie. Także myślę, że też Urugwaj nie będzie się oszczędzał, ale mniejsza z tym, od razu Nawałka narzuca nam duży pressing. Czekaj, znowu jest ten, wiesz co, trener. I mi się wydaje, że musimy wyłączyć i jeszcze sprawdzę sobie na 100%, żeby nie było Śpakowskiego. Śpakowski. Leśkowski, Romanko. Nie ma, dobra. Także możemy sobie ruszać. Ogólnie będę na G11, z tego co patrzyłem. Kurczę. Trochę stroje mamy ten. To jest palony chyba, nie? No, tak myślałem. Będę sobie na punkcie G11 na stadionie. Jest to idealnie za bramką. Fajnie akurat jakby to Polska wybrała tą stronę. No na pewno wybi, którąś ze stron zawsze wybieram. Ojejku, ale dziwnie się nimi tutaj pyka. No, widziałem, ktoś kiedyś zrobił w Ultimate właśnie składzior reprezentacji. Ja też mam taki pomysł. Ło, tutaj jakiś Mariatello. O, ale za długie podanie, troszeczkę Kuba przesadził. Oj, tu się odbiło od nóżki, ale spokojnie. Pazdani to też nie wiadomo, czy zagra. Ale no, bez Pazdana to nie wyobrażam sobie tej polskiej obrony. Tu jeszcze za słaby chyba jest Zielon. Jeśli chodzi o fizyczność. No i ciekawi mnie też mecz naprawdę, bo dawno nie widziałem, żebyśmy grali z takim zespołem. No i właśnie tu jest, to jest właśnie to, że powinniśmy wyjść najlepszym składem, jaki jest możliwy. Mam nadzieję, że Urugwaj też tak będzie wychodził, bo na początku były takie gdybania. Ojej, kto to jest? Pazdanito. Pięknie Pazdanito. Że będzie tak, że wyjdzie naprawdę jakiś, Bóg wie jaki skład. Z racji tego, że... Jest tylko jeden. O, nie zdążył podać Milik. Szkoda. Z racji tego, że po prostu chciał potestować, kogo jeszcze będzie miał do dyspozycji. Ale moim zdaniem tak w grupie mieliśmy słabych rywali, że warto by jednak było zaryzykować i zagrać naprawdę bardzo dobry mecz. Można potestować sobie w meczu z Meksykiem, przypuśćmy. Choć Meksyk nie jest o wiele słabszym rywalem. Ole, bramka. Nie będzie.
Szkoda. Brawo. Brawo Fabian, więc cieszę się, że naprawdę wchodzimy jak troszkę lepszym składem, żeby się po prostu sprawdzić, czy z tak dobrym zespołem... O Jezus, się sam zaplątał Milik. No zresztą jak normalnie bywa to w meczach. Jakoś nigdy Milika nie wydarzyłem zbyt dużym zaufaniem, ale po prostu jest po to, aby odciążyć troszeczkę lewego, bo gdy nie ma drugiego napastnika, to... wszyscy kryją praktycznie lewego, zawsze to jest jakieś odciążenie i lewy sobie troszeczkę więcej może pograć. Cieszę się, że w ogóle mamy kogoś takiego na reprezentacji, na którym możemy polegać. No, czekaliśmy kupę lat na kogoś takiego. Aż wreszcie się doczekaliśmy. Sam mam go w ultimate'cie. Oj, będzie brameczka. Nie będzie. Oj, tutaj kurczę, mogłem Borusa wpuścić. Ale nie było Borusa. A, no właśnie, nie było bardzo dużo, było... Bardzo mało powołań, Skorupski był jedynie i Ścięsny, więc fajnie, że też teraz akurat jadę na stadion, kiedy to będzie pożegnanie Borusa. Ogólnie Borus wykręcił rekord, jeśli chodzi o zagrane mecze, jeśli chodzi o bramkarzy, także tutaj rekord jest przypisany właśnie Borucowi, ale Borus nie chce rekordu minut na boisku i myślę, że ten poprzedni rekord należy chyba do Budka, nie? A powiem ci, tego nie wiem. Chyba tak, no bo powiedział, że by zagrał 57 minut lewy, nie? Jeżeli by zagrał 57 minut, to by pobił rekord, nie? Ale Borut nie chce, by powiedział, że mu wystarczy bramka. Że mu wystarczy 45 minut, nie? Żeby być na boisku. Nie wiem, czy dlatego, że nie wiem, nie uważa się lepszym od Dudek. No nie mam zielonego pojęcia, nie? Ciekawi mnie to. Ale chyba mi się wydaje, że Dudek będzie miał tą liczbę najwięcej minut pomiędzy słupkami polskiej reprezentacji. Tutaj troszkę słabe wybicie Pazdana. No niestety, ale... Za to mam tego gościa, no, powiem ci, pomiędzy wszystkimi praktycznie. Czyżby ten Rodriguez? Nie, Vecino. Dobra. Może i być Vecino, no. Jeśli dobrze nie mam, to Vecino jest Vecino, Vecino, nie wiem, gościu, nie wiem. Tak, słabe podanie. Troszeczkę inaczej się gra w szybkich meczach niż w Ultimate, ale powiem wam, fajnie, że Adaś teraz przyjechał. Aj, to nie wyszło. Szkoda. Aj, tu na skrzydełko, dobrze, Kubuś. Kubuś skrzydełko, może jakieś łódko. Kubuś jeszcze ma coś w sobie. O, patrz jak wybronił się. Słabe, nie mam tych dośrodkowań co kiedyś. No. Pa, jednie. Kurde, Grosik. A tu rzut rożny będzie. No ładnie wyglądasz. Grosik taki zawsze był dziwny w FIFA. Tak dziwnie, ale tą twarz robili. Ale ogólnie jest mega, dosyć mega odwzorowany. Zresztą nie powiem w tej FIFA, kto jest tak słabo odwzorowany? Basensio. I jeszcze kogoś widziałem. W ogóle niepodobny był, nie? Jedziemy z tematem. No co tutaj mogę liczyć w tym meczu? Powiem wam, w wyniku na razie nie obstawiam. Podstawiłem sobie na koniec meczu. Szczerze, nawet ja osobiście bym nie obstawiał nawet przed meczem, po meczu czy coś, bo nie wiadomo na co stać. To jest, nie wiadomo jaki skład wreszcie wyjdzie. To jest, no to jeszcze nigdy. My, tak? Bo wiecie, jeżeli to były reprezentacje mecze, to wiadomo, że wyjdziemy najlepszym składem. A tutaj no na pewno będą oszczędzać. Aha. To niezłe podanie. Mam pewniejsze z tym. Jebnie. Muslera, no tutaj też bardzo dobry bramkarz, wyżej oceniony na pewno niż tutaj u nas Fabiański. Ale czyżby gdzieś odnajdziemy Glika? Tak, to była zrzutka na Glika i mamy 1-0. Po jeden, jest 1-0. Mamy 1-0 do Polski, drodzy państwo. Jest Arkadiusz Milik. Milik strzela, Urugwaj traci. Przydała się ta jego chyba lewa noga, tutaj było uderzenie. Z pół woleja. Wyskoczył. Ale tutaj właśnie leciało ładnie na głowę Glika, tak, tu był Glik. Mówię, tutaj bardzo dobre dośrodkowanie. Lewa noga Milika z tego trzeba korzystać. Tutaj dziwnie, że nie podskoczył. Boże, Jonathan. Czym on chciał to nogą wybijać? Polska, Polska. Zjebał, ale dobra. Vecino i Milik, czyli lecimy dalej. Fajnie jakby tak samo mogłoby być w meczu. Nie powiem. Fajnie jakby były bramki po prostu, bo chciałbym zobaczyć jak to jest podczas bramki, bo gdy nie będzie bramki, no to niestety nie będzie tej radości. Jakby się skończyło, że na przykład 0-0, to chyba to słabo, słabo, najgorsza sprawa, co by mogła być. Nie no, myślę, że jakieś bramki padną, tak? Nie wiem, czy dla polskiej reprezentacji, bo tak, nie mamy Milika, nikt nie wejdzie, Lewandowski, to bardzo... Proszę mi Turbo Grosik. Bardzo 15, słabo więc współczuję tutaj kto, komuś, kto zagra. Nie ma chyba nawet powołanego tego. Jak on ma? To Dorczyka nawet.
Także też słabo, z tego co kiedyś sobie czytałem. Nie glik. No i na raz. No nie powiem, tutaj słabo, trochę słabo w obronie teraz. Ale wreszcie się Suarez pojawił, właśnie miałem powiedzieć, że ani Suarez, ani Cavani. Daj go cieszynka. Średnio widocznie, a tu jednak Suarez się umiał pokazać. No bardzo tu dobrze. Tu się rozbiegli moi troszeczkę niż woda. Suarez dobrze poszedł, wypuścił sobie piłkę i... Może czerwone tu było. U mnie w obronie. Wszyscy na boki, już niestety no. Proste wykończenie po Gliku, ziemi. Gliku nie dał rady zdążyć. Dobra, no musimy gonić wynik. Choć nie przypada to do polskiej reprezentacji dość często, że musimy gonić. Ojej. Jimenez wyczytał, wyemancypował. Makuszewski? No, Makuszewski. To gdzie jest Krychowiak i w ogóle? Czy nie dałeś Krychowiaka? Nie ma Krychowiaka, w ogóle nie było. Myślałem, że on no jest na tej pozycji. Jak może być powołany, jeżeli. Boże, jak może być, jak go nie jest powołany? Przecież on ostatnio nie był powołany. I FIFA tak go zapisała. Sobie. O nie, a ja tego nie już nie, nie wiesz, zwróciłem tylko przód, nie? Może Makuszewski to przez PP jest, a nie Śpedek. No właśnie. Prawie skrzydło. Słabo trochę, dlatego ja nie mam Śpedeka. A nie wiem, czy ktoś jest Mączka jedynie siedzi na ławie. Kurczę, tych powołań słabo, ja zawsze Krychą umiałem grać. Dobra, to zaraz będzie trzeba pierwszą zmianę zrobić. O. Że to mecz towarzyski mogliby nam dać 6. Ale właśnie chyba tu nie Kubuś. Ma. Wow. Akcja piękna. Dobrze, Jimenez. Kurde. Chciałem wyczekać. Dobra, Rosik tu zdążył? Pięknie Rosik. Nie wierzę, nabił na mnie to, tak? Tak. No nie tak. Dobra, zróbmy sobie może zmianę. Wrzućmy ją na fejsa. Statystyki meczu. 5-1-7-5. Czyli się powiada posiadanie piłki u mnie, a tak, faktycznie Makuszewski. Ale mi szkoda trochę go, to już wolę chyba Błaszczykowskiego zaraz zdjąć. No. Mączyński jest, no tak. Nie wiem, to już Kubę? A co? Nie no, Kubę tylko 45 minut. No jak tam chcesz to tutaj? No wiem, to jest słabo, że ja muszę teraz zmienić, nie? A... O! Czekajcie, sprawdzę sobie. Zobacz, jaki wariat tutaj jest. Sanchez! Jakie ma tempo. Szczerze, no dobra, lepszy jest w obronie raczej, Kubuś. Ale czy mi wybiega? Gdzie tu jest fizyczność? Fizyczność mam obydwoje taką samą. Makuszewski wariat, tempo, nie? Nie wiem. Co obstawiasz drugi kolego? Ale Kubuś to Kubuś, jak zostanie Kubuś. Ja to dobrze. Mączka niech wchodzi, no dobrze, będziemy mieć teraz SPDK, no dlatego tak ten środek pola u mnie dziwnie funkcjonował. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie nam się to poprawi. Mączka się pokaże z dobrej strony, jest z dobrej strony, jest już Mączka. Na początku glik. Jak to Mączka? No nie. Dobrze, Sanchez wszedł i od razu się pokazał. Jeszcze Mączyński raz. Już się pokazał, już nawet twój leży. Gliku, brawo. Sanchez, zaraz się Sanchez będzie tutaj podnosił. Oj. Nie gadaj, że Sanchez. Sorry. Nie. Rodrigo. Rodriguez jakiś, a to ten naśpiew, o cholera. Widzisz, pięknie Mączyński wszedł, zrobił co musiał zrobić, teraz jeszcze został tylko Cavani i Suarez, jest okej. Okay. Nie pomogłeś mi działać w ogóle. Nie, ja nie narzekam tam, że bardzo ładnie. Dobra, niech wejdzie Stuani. Zawsze to Stulejarz. Stulejani. Znów mecz. Jedziemy, powiem wam, chciałbym tak FIFA nagrywać. Ale zobacz, 50-50. Jebał. O Jezus, a tutaj uderzenie w głowę z kolanka moim zdaniem zrobiło swoje. A nie? Zabolała go kość ogonowa. No, myślę, że tak. Dobra, jedziemy. Znowu łokieć rozbiega. Dobra. Piscu. Ten podwójne krycie. Na radarze. Na drugi słupek. Piękniej tutaj jeszcze. Ojej, to miał być z pierwszej, a tutaj niestety Grosik tak... W ogóle Grosika nie widzisz, żadnego rajdu nie było z piłką, nic w tym deseń. To niezły Jonathan. Ojej, pass done. Chyba to ciebie trochę porwało, żeś się naoglądał tej Ligi Mistrzów. Zobacz, przecież zahamował mnie w miejscu i stój tu, kurde bolek, no. Ojej, nie na raz, nie na raz, nie na raz. Chyba za przedał zimę. Uwaga, drodzy państwo. O, ma. O, to, no nie, dobrze Sanchez. Podam się, tak gra tego gościa.
przed i tak samo jak Mączka pokazuje się. No. Jest faul niestety. Jakoś właśnie strasznie dużo żółtych kartek zostaje za te zagrania. Jezus. O, jak ale to wyszło, wpadło. To wyszło pod poprzeczkę. To bym normalnie, o, kontuzja ma Hacieja Teusa. Zobaczymy, co z tego rybu zrobi. Nie wiem, miejmy nadzieję, że to tylko złamanie nogi, ale rozbiega. Także tak jak mówiłem, mordy... O Jezus. Tulejasz. Najgorsze podanie, jakie mógł tylko zrobić. Jakby sobie sam wysunął. Tak jak mówiłem, jedno z moich marzeń już się spełni w piątek. Pojechać na mecz reprezentacji Polski, a tutaj pięknie wychodził. Lewandowski, gol. Nie. Ja tu wiesz co chciałem? Żeby podbił i z przewrotki uderzył, ale no niestety nie udało się. Mogłeś zrobić tak jak wczoraj. Podbić sobie. Co zrobiłem? No faktycznie. Myślę, że Lewandowski takie coś po taką możliwość posiada. Nawet bramkarz pewnie. Serio? No. To jest podstawowa. No i oprawdzie, co w tym trudnego? Złapać sobie między nogi i podrzucić. Drugie z moich marzeń, no miało się spełnić w tamtym roku, jechać na mecz Borussii Dortmund. Do Dortmundu mieliśmy jechać na weekend. O Jezus, piękny wcisk. O Jezus. Ale na razie, póki co, jeszcze nie wyszło. Miejmy nadzieję, że się spełni. Łocie, babka karty. Co tu się dzieje? Dlaczego mój do piłki w ogóle nie dobie? Wiecie, na rada. Jak to by powiedział pewnie Szpakowski. No i tutaj... O nie! Boże, co no właśnie te stroje, ty się słońcu. No słońce to twoje jak moje. A moje jak twoje. Jest spalony, pięknie tutaj wyszli. Zostawili 69 minuta. Myślę, że to dobry czas na zmiany. Kurczę, Milik dobrze się trzyma, ale... O nie no, Milik strzeli tą bramkę, to niech zostanie. Znaczy, nie mogę, nie ma. O, nie mogę już. Dobra, nie wiem czemu Jędza będzie na prawo, może dlatego, że kontuzja Piszczka ale teraz. No właśnie, tutaj też jeszcze Piszczka nie będzie z nami w meczu. Poczekajcie. Nie ja wiem, nie lubię Linettiego, także go nie wpuszczę. Trudno, jak się obiega, chyba że coś się by wydarzyło. Nie zbiję z nim piony w Warszawie. Jakby tak podeszedł, będzie, o, Mafia Solec. Sorry, nie, pomyłka. Dla ciebie pan ma wiesz. Dobrze, co? Maxim. Tak, nie, dzisiaj naprawdę. Ojo, Indzor. Naprawdę dzisiaj słabo Grosik nie pokazał się. Dobra, Grosik się pokazał. Nie, sorry. Mój majne błędę. To nie, że pokazał się jednak. O Jezus, no. Też opóźnienie mają mega nieduże. Nie, gdzie ma Grosickiego z niego, a nie Mączyńskiego. Golden Budi? O Boże. Aha. Nawet przez Stuleja. O nie. A już byłem pewny, że tam mówię, o ale chyba. Się wymusić chciał. O, Sanchez jak tam chciał wejść. Nie. Caceres. Jezus, będzie palu nie będzie. No nie, co jest w ogóle z porażka z moim temem, Jezus. Blanka. Porażka jest w ogóle z tempem moich obrońców. Piłka leci do nich zamiast dojść. Ktoś to nie czeka, aż przeciwnik odbierze mi tą piłkę. 3-1. No jeżeli by pewnie starcie było najmocniejszych składów jednych i drugich, myślę, że tak mecz pewnie by się zakończył też. No bo... Cavani z naprawdę, to jest dobry przód. To nie ma co ukrywać. No i obrona, nie? No Godin wraz... No tylko możemy tam troszeczkę mieć szansę z środkiem, bo no i skrzydła, bo nie oszukujmy się, ale skrzydła nie mają, nie mają skrzydła w ogóle Urugwaj, jak dla mnie tutaj patrzą, no chociaż Jonathan się teraz pokazał, ale no nie to co u nas jednak jedno turbo, i drugie skrzydło, bo jest bardzo doświadczone. Turbo wie co robić, no Jędrzejczyk tutaj prawie zostałby zabity, noga urwana, bo piłka go uderzyła. Dobre dośrodkowanie, czy tam będzie spalony? Tak. Kurczę! Ale piękne. Ładnie to dośrodkował. Nie chcę zobaczyć ten moment, bo... Nie, ojajaj, ale to zrobili, nie? Trzech było na spalonym. Ale to zrobili, trójka. Ale kiedyś tak komputer się nie zachowywał, znaczy komputer, no ogólnie, no bo to też komputer jest jednak, bo to z linia obrońców się sama ustawia, to na pewno nigdy się tak komputer nie ustawiał, nie? No nie, to nie ta noga. I to Milik. No mówię, nie ta noga.
O, Lodera nam dostał. Myślę, że poza stadion. No widzisz, co jest z moimi? Jakoś takie dziwne opóźnienie, ja bym chciał, żeby już dawno podbiegli. No oni są załamani, mój matko bosko, Urugwaj, przecież to jest... I Goldin, i Jimenez, czyli dwójka najlepszych obrońców. Szkoda, że tak zjebali, bo... No, to myślę, że można by było jeszcze przez te 6 minut pójść pełną ofensywą. O Jezus Maria, postrzelony Lewandowski na stadionie. Ty tu na postrzelili Lewandowskiego w meczu polską. I tutaj. No dobra, dobra, pomysł ciekawy, tak. Postrzelili lewego. Dobra. Urej Warta Rysika. Zobacz, widziałeś co tam nie wiem. Jezu, co twoi tak wybiegli nagle do przodu? Bo twoi dali ofensywę. Serio? To i to z automatu wszystko działa? Nie wiem, to moi też. O, skurczy koty. Tak nas zostawiacie? To idziemy do przodu. Bo was teraz chcemy rozjechać. Kawani ty pifo. O Boże, co zrobił ten Glik? Ale zjebał. Chciał się rozciągnąć. Tak stanął przed tym, że to jest masakra. O nie, to nie jest. Sklejasz. Kawani gdzieś tam. Fabian stał i tylko rozglądał. I patrzył jak ten go. Gdzie jest Borut? O Boże, gdzie jest Borut? Dobre. Z kolei aż okłamali. No nie no. No ale tutaj. Fabian za lekko chciałem. Dobra, no. Ostatnia minuta, no to będzie ciężko coś już mi się wydaje zrobić. O, pierwsza. No pierwszy rzut rożny, który naprawdę nawet nie dotknął piłki, tak dobra. Szczerze, ja myślę, że to twój jest. I stałem z tą piłką przed polem karnym. No nie, o Boże. Nie. Była możliwość kontry. Co? Karny, bramka. Serio, Pazdan? No dobra, no. Pazdan. I tak by wpadła z tego. I to jeszcze czerwona, na koniec tak, Pazdana. I tak by wpadła z tego bramka, więc mam możliwość wykorzystania rzutu karnego. Edinson Cavani! No tak, bo dzisiaj już strzelił Suarez. Chodźcie babka. Dobra, jeszcze raz. O nie. Chodź na was. Ale nie, przesadzie ze strzał. Masakra, w szoku. No i karne to wiesz jak to jest, nie? No i no to jest loteria. Taką loterię wygrałem właśnie. O! Była szansa. Co jest? O nie! O nie, nie w takim momencie, ale... drodzy Państwo, powoli proszę opuszczać stadion. W tym odcineczku to było na tyle. Miejmy nadzieję, że no Polska jakąś bramkę strzeli i będziemy się cieszyć. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki meczyk i będziemy grać sobie częściej, jak to było kiedyś w innych FIFA-ach. Takie mecze reprezentacji już za no, ponad pół roku. No i wtedy będzie się mordy działo, dlatego co dzisiaj się z wami żegnamy, Szpakowski, Szalanowicz, Mafia Soler, Mister Adamo. Dziękuję za uwagę, do widzenia, cześć.